Zapraszam, Joanna Komolka. A gościem Radia Z Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie pośle, wojsko i służby postawione w stan gotowości. Białorusini gromadzą bardzo dużą grupę migrantów na granicy i jak powiedział wiceminister spraw zagranicznych, chcą wywołać jakiś incydent najchętniej ze strzałami, ofiarami śmiertelnymi. Czy to realna obawa i co w tej sytuacji zrobi rząd? Białorusini nie tylko gromadzą, Białorusini już zgromadzili i poprowadzili w kierunku granicy grupę kilku tysięcy migrantów. Około 3 do 4 tysięcy migrantów znajduje się w bezpośredniej bliskości granicy. Mieliśmy do czynienia z próbami szturmowania tej granicy, a kilkanaście tysięcy kolejnych jest w gotowości. To jest rzeczywiście najtrudniejszy dzień od początku całego tego konfliktu. Ale co w tej sytuacji zrobi rząd? Będzie mówił tak, damy sobie sami radę, czy jednak sięgnie po pomoc, nie wiem, na przykład swoich sojuszników, naszych sojuszników? Rząd ma jedno zadanie. Ono jest tak naprawdę samym sercem tego, po co w ogóle jakikolwiek kraj posiada rząd. To znaczy obrona integralności terytorialnej i obrona polskiej granicy. My jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami, zarówno w Nowym Jorku ambasador Szczerski jest w kontakcie ze wszystkimi przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Komisją Europejską. Współpracujemy z Frontexem, jeśli chodzi o analitykę na granicy. I równocześnie konsultujemy naszych sojuszników w ramach NATO. Może to jest czas, żeby Frontex na przykład pojawił się już na granicy, no bo skoro sytuacja, jak państwo mówią, jest tak poważna. My oczywiście jako dziennikarze nie możemy tego zweryfikować, bo jest stan wyjątkowy, nie jesteśmy tam dopuszczani. W związku z tym bazujemy na tych informacjach, które przekazuje Ministerstwo Obrony Narodowej, MSW, BBN czy przedstawiciele rządu. Bardzo mnie to cieszy, bo zdarzały się przypadki, kiedy niektóre redakcje bazowały na informacjach przekazywanych przez reżim Łukaszenki. Ja nie wiem, czy to jest takie, wie pan, że tak powiem, sytuacja zadowalająca, dlatego że zweryfikować niczego nie można w żaden sposób. To po kolei, bo już trzy tematy nam się pojawiły. Pierwsza, Frontex. Tak jak mówię, z Frontexem jesteśmy w kontakcie, ale Frontex to nie jest straż graniczna, taka jakaś unijna, jakby się komuś mogło wydawać. Frontex to jest agencja, która zajmuje się głównie koordynacją, wsparciem analitycznym, z tego wsparcia korzystamy. Frontex może prosić państwa członkowskie o pomoc i w ramach na przykład takiej pomocy 60 strażników granicznych z Polski w ramach misji Frontexu jest wysłanych, znaczy było wysłanych na Litwę, ale Frontex to nie są... Strażnicy graniczni na przykład z innych krajów, czy też inne służby z innych krajów pojawią się na granicy polsko-białoruskiej, czy mówiąc kolokwialnie, sami sobie damy radę? I tu dochodzimy do drugiego tematu. To znaczy do odpowiedzialności Polski. To jest, oczywiście jest to granica Unii Europejskiej, ale jest to granica Polski i w pierwszej kolejności musimy korzystać z tych zasobów, które mamy do dyspozycji tutaj. Jeżeli sami nie będziemy się bronić, to nikt nie przyjdzie i nas nie obroni. I te wszystkie sugestie i dobre rady różnych przedstawicieli opozycji mają charakter wyłącznie takiego rytualnego zaklęcia. Nie bardzo wiedzą, co powiedzieć, więc wzywają, żeby poprosić tych o pomoc, czy tamtych o pomoc. No to może kolejności... trzeba zorganizować, panie pośle, to może, panie rzeczniku, to może trzeba zorganizować to, o co opozycja prosi, czyli o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Prezydent, jak słyszeliśmy z ust ministra Solocha, rozważa. To może zamiast to rozważać, rzeczywiście zaprosiłby opozycję. Wtedy państwo, no nie mogliby mówić, że opozycja wam źle doradza, czy wymyśla cokolwiek w tej sprawie. Zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest wyłączną prerogatywą pana byłby prezydenta. To dobry pomysł, czy nie? Trudno mi wchodzić w buty pana prezydenta. To on musi podjąć taką decyzję, ale powtarzam, naprawdę te wszystkie zaklęcia opozycji, wezwijcie na pomoc tych czy tamtych, są wyłącznie pudrowaniem tego, że nie za bardzo wiedzą, co powiedzieć i próbują być aktywni. Wsparcie mogą otrzymać ci, którzy wykazują jakąkolwiek aktywność. Pomysł na to, żeby usiąść bezradnie i tylko rozglądać się, kto może przyjść nam na pomoc, jest pomysłem absolutnie szkodliwym. I jedno słowo, bo pani redaktor poruszyła kwestię nieobecności dziennikarzy na granicy. No, w takim dniu jak dzisiaj myślę, że dużo lepiej, że nasze służby mogą się skupiać na obronie granicy,
a nie dzielić uwagę na to, żeby żadnemu z dziennikarzy się tam nie wydarzył. Są dziennikarze, którzy przez wiele lat relacjonowali konflikty zbrojne, ale już zostawmy to na moment. Jak mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych, rozpoczęła się największa do tej pory próba siłowego wejścia na teren Polski, więc pytanie jest takie, czy państwo nie obawiają się, mówię do pana też jako przedstawiciela partii rządzącej, że wystarczy tak naprawdę jeden wystrzał, jeden ruch być może niepotrzebny może dojść do dramatu w tej sytuacji? Jesteśmy w bardzo trudnym momencie i rzeczywiście sytuacja jest napięta i z pewnością to jest jeden z celów reżimu Łukaszenki. My musimy po prostu zachowywać się tutaj odpowiedzialnie. Mamy do czynienia z atakiem, mamy do czynienia z największą próbą przejścia. Ona jest przygotowywana przez reżim łukaszenkowski. Przy internecie są instrukcje przemytników ludzi, które mówią o tym, żeby sobie pobrudzić ubrania, żeby eksponować kobiety i dzieci, ponieważ to będzie stanowiło... Ale są tam kobiety i dzieci, co się z nimi może stać? Pani redaktor, ale właśnie, no właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Rzeczywiście zdarzają się tam kobiety i dzieci, chociaż to zdecydowana mniejszość wśród tych, którzy są na granicy, ale właśnie tak instruują przemytnicy ludzi w instrukcjach publikowanych w internecie dla tych migrantów. Eksponować kobiety i dzieci, żeby właśnie zachodnia i polska opinia publiczna naciskała na to, żeby odpuścić, żeby rozstrzelnić granice. Tak czy inaczej, pan wie, że ci ludzie, bez względu na to, co pan mówi, co państwo będą mówić, są ofiarami tego wszystkiego. Całej tej sytuacji. Pani redaktor, część z nich z pewnością jest ofiarami. No, w każdej chwili powinni móc wrócić do swoich krajów. Oni są na Białorusi legalnie. Oni nie uciekają z terenu objętego wojną. Jakkolwiek emocjonalnie byśmy im nie współczuli, jakkolwiek trudna by to nie była sytuacja, to niestety rolą polityków jest tutaj przede wszystkim zachowywać spokój, zachowywać zimny osąd. Czasami niestety na granicy tego, że można być oskarżonym o nie wiem, brak współczucia, ale dobro Polski i Polaków musimy stawiać na pierwszym miejscu. To może trzeba zamknąć granice, tak, żeby ograniczyć transport na przykład z terenów Białorusi, czy wprowadzić kolejne sankcje. Zamknięcie granic nic specjalnego nie przyniesie, bo ci ludzie właśnie nie próbują przedostawać się do Polski legalnie przez przejścia graniczne. Powiem więcej. Ten argument, że część z nich powinna dostać azyl, ja go przyjmuję. Tylko o azyl można wnioskować właśnie chociażby na przejściach granicznych. Gdybyśmy zamknęli przejścia graniczne, zamknęlibyśmy tym ludziom tę możliwość. Inna sprawa, że większość z nich o ten azyl nie wnioskuje. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego. Czyli rozumiem, że na razie o tym nie ma mowy. Nie ma takich planów w tym momencie. Oczywiście są konsultacje z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o reakcję całej Unii. I akurat tutaj ja byłbym zwolennikiem zwiększenia sankcji. Jeżeli będzie na to szansa, to powinniśmy to czynić. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, zostaje z nami. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radio.z.pl, na naszym profilu na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam. Panie pośle, to zmieniając trochę temat, czy po protestach i sytuacji, która wydarzyła się młodej kobiecie z Pszczyny, Prawo i Sprawiedliwość odmrozi tak zwany projekt łagodzący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który został złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie z rok temu już chyba. Jeżeli pani redaktor wiąże tę tragedię, straszliwą tragedię, która nie wydarzyła ją wiąże. Się w Pszczynie, dobrze, to teraz tak, jeżeli z wyrokiem Trybunału. Nie ja ją wiążę, wiążą to, co się wydarzyło w Pszczynie z orzeczeniem Trybunału i wpływem tego orzeczenia na decyzje, potencjalne decyzje niektórych lekarzy, sami lekarze, ginekolodzy, specjaliści, eksperci, zostawiając na boku opozycję, bo pan pewnie będzie zaraz mówił o opozycji. Absolutnie. Nie? Absolutnie. Tym razem nie. Będę to mówił to teraz lekarze. Ja będę mówił chociażby o tym, co powiedziała pełnomocniczka rodziny zmarłej, która sama powiedziała, że szukanie związku między wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a tą tragedią nie jest właściwie... Ale są inne przykłady, które też osoby, które w całej tej dramatycznej sytuacji zdecydowały się opowiedzieć inne historie innych osób. Są lekarze, przedstawiciele Towarzystwa Ginekologów Polskich, ginekolodzy, położnicy, którzy mówią wprost, to orzeczenie Trybunału mogło i spowodowało wielu lekarzy taki efekt mrożący.
Więc pytanie moje, wrócę jeszcze raz do tego pytania, czy co stanie się z ustawą prezydenta Andrzeja Dudy, projektem ustawy, który został złożony po tym orzeczeniu? Sformułowanie efekt mrożący zauważyłem, że zrobiło w ostatnich miesiącach niesamowitą karierę. Pan będzie nawiązywał do sądów. Czy to chodzi o sądy, czy to chodzi teraz o sytuację w Pszczynie, wszystko jest efektem mrożącym. Ustawa jest w komisjach i to do kierownictw komisji nie należą dalsze decyzje. Decyzja czyja i jakiego ugrupowania i od jakiego ugrupowania zależy, czy ta ustawa, projekt tej ustawy zostanie odmrożony, czy też nie. Ale nie skupiajmy się w tym momencie na tej czy innej ustawie, bo no, niestety, jeżeli pani redaktor twierdzi, czy że lekarze tak twierdzą, że ten wyrok Trybunału, ja nie jestem rzecznikiem Trybunału i to nie jest moją rolą bronić czy atakować ten wyrok. No tak, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości w znacznej mierze w ogóle doprowadzili do tego orzeczenia, bo sami złożyli ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Każdy poseł ma prawo zwrócić się do Trybunału o zbadanie. Ale wie pan, ilu ich tam było podpisane? No ale nieważne, czy byłby podpisany jeden, czy 459. Ale nie z ugrupowania jakiegoś wirtualnego, tylko z Prawa i Sprawiedliwości oni byli, panie pośle. No to przecież sam Trybunał się tą sprawą nie zajął. Mamy sytuację, jaką mamy od roku. Są pewne tego konsekwencje, o których mówią lekarze. W związku z tym ja pytam, czy państwo mają jakiś pomysł na rozwiązanie, wyjście z tej sytuacji w tej chwili. Ale jakie są konsekwencje? Pani redaktor, Trybunał, no to jest absolutnie fałszywa narracja, którą próbuje, nie wiem czy ja, jeżeli lekarze w ten sposób też twierdzą, to sugerują, że ich koledzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co robią. No ja się z takimi sugestiami bym nie zgadzał, bo Trybunał Konstytucyjny, chyba obydwoje się zgodzimy, mamy tę wiedzę, nie tknął nawet palcem, nawet się nie zbliżył do tej przesłanki mówiącej o zagrożeniu życia lub zdrowia kobiety, bo nie tego dotyczył wniosek. Co pan odpowie swoim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że właściwie to żałują, że tak się stało, że nie trzeba było tykać, mówiąc kolokwialnie, tego kompromisu, też w cudzysłowie, aborcyjnego w Polsce? Ale czym innym jest funkcjonowanie kompromisu aborcyjnego w Polsce, którego ja również jestem zwolennikiem, a czym innym jest fakt, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny bada konkretną ustawę i znajduje w niej niezgodność... Na podstawie wniosku Prawa i Sprawiedliwości, posłów. Ale to nie ma znaczenia na podstawie czego wniosku. To mógł być wniosek kosmitów równie dobrze. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny znajduje niezgodność z Konstytucją, no to nie ma innego wyjścia. No i czy pani redaktor by teraz postulowała, żeby w obiegu prawnym była ustawa, która jest niezgodna z polską konstytucją? Nie będę niczego postulowała. Ja pytam pana jako posła na Sejm, wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości, osoby bardzo bliskiej Jarosławowi Kaczyńskiemu albo bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Pytam, co dalej? Czy coś w tej sprawie będzie się działo, nie będzie się działo? Będzie, nie wiem, może nowelizacja tego programu Za życiem, która też miała być, a jej nie ma. A to miała być realna pomoc dla osób i rodzin, które znajdują się w bardzo dramatycznej sytuacji, a Najwyższa Izba Kontroli po skontrolowaniu stwierdziła, że no nie najlepiej to działa. W sprawie aborcji nie ma żadnych planów, żeby cokolwiek się działo. Sytuacja prawna jest niezmienna. Będą tylko prawdopodobnie tego typu działania, jak to chociażby oświadczenie Ministerstwa Zdrowia, przypominające medykom o tym właśnie, jakie są rekomendacje. Nikt nie słyszałem, żeby planował jakiekolwiek zmiany w prawie. Jeśli chodzi o samą aborcję, bo oczywiście jeśli chodzi o program Za życiem, kilka dni temu minister Wdówik, wiceminister rodziny, który pracuje nad tym pakietem, mówił, że prace są na ukończeniu i ja czekam, kiedy on trafi do Sejmu. Powinno być to niedługo. A to jeszcze zapytam o projekt, który wprowadza, obywatelski projekt, który znalazł się w Sejmie, który wprowadza nawet karę dożywocia za dokonanie aborcji, został skierowany do pierwszego czytania. Ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości? Zagłosowałby pan za takim projektem w takim kształcie? To jest projekt obywatelski i został skierowany do pierwszego czytania, bo taki jest obowiązek. Ale warto o tym przypominać, bo niektórzy mogą z pewnością błędnie zrozumieć. Myślę, że nasi słuchacze i widzowie mają taką wiedzę, że obywatelski projekt treba w pewnym momencie wprowadzić. Wolę się jednak upewnić, że nikt błędnie nie zrozumie, że była to wola tej czy tego czy innego ugrupowania. Czy taki projekt w takim kształcie ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości?
to jest projekt obywatelski, nie projekt Prawa i Sprawiedliwości, więc z natury rzeczy sytuacja wygląda trochę inaczej. Mnie się nie podoba. Ja uważam, że projekt, no, który miałby, bo rozumiem, że on miałby też likwidować te dzisiaj obowiązujące przesłanki dokonania aborcji, to znaczy na przykład w wyniku gwałtu czy kazirodztwa, no to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne. Obywatele, jeżeli 100 tysięcy obywateli się podpisze pod ustawą, ta ustawa trafia do Sejmu, ale to nie znaczy, że ktokolwiek jest obligowany za nią głosować. Zobaczymy, jakie będą decyzje dotyczące jej losu w tym sensie, że jest to właśnie projekt obywatelski i została przyjęta zasada, która staramy się przestrzegać. Nie mówię, że zawsze się to udaje. Dotycząca nie wyrzucania ich do kosza w pierwszym czytaniu, ale ja na przykład, a w kwestiach światopoglądowych każdy poseł w Prawie i Sprawiedliwości sam podejmuje decyzję, ja na przykład bym za takim projektem nie zagłosował. A zagłosuje pan za projektem powstania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii z uprawnieniami prokuratorskimi dla jego szefa? To taki pomysł posła Bartłomieja Wróblewskiego. Nie wiem, może będzie chciał zostać szefem tego instytutu. Uważam, że demografia to duże wyzwanie. No tak, dla ale nas. Pytanie, czy uprawnienia prokuratorskie i takie wchodzenie z butami, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, w jakieś problemy rodzinne, to jest dobre rozwiązanie? Rozumiem, że polityk miałby być szefem takiego instytutu. No ja rozumiem, że szefem instytutu miałby być ten, kto będzie spełniał ustawowe przesłanki i zostanie na owego szefa. Kto wie, czy to nie będzie Bartłomiej Wróblewski. Wybrany, no nie mam zielonego pojęcia, no tej ustawy. Ale podoba się panu ten pomysł? Sama idea, jak i wszelkich działań, które mają rozwiązać kryzys demograficzny, zwiększyć przyrost naturalny, zwiększyć dzietność, jest godna poparcia, to z pewnością. Nawet za 30 milionów złotych? A pan wie, w jaki sposób ten instytut miałby zwiększyć dzietność? Pani redaktor, mamy problem z demografią. Kurczymy się jako kraj, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy nakładać na siebie jakichś limitów dotyczących wszelkich działań, które mają temu problemowi zapobiec. Tego typu instytucja, która miałaby opracowywać polityki demograficzne, która miałaby prowadzić analizy sytuacji, może być cennym wsparciem dla polityków, niezależnie od tego, kto będzie rządził, cennym wsparciem do tego, żeby z tym problemem walczyć. To jest naprawdę poważna sprawa. Oczywiście, że poważna, tylko pytanie, czy instytut, który miałby się zajmować demografią, miałby również no właśnie mieć uprawnienia prokuratorskie, znaczy występować w jakichś postępowaniach, jak rozumiem, no bo do tego to miałoby zmierzać. Dotyczących rodziny. No tego są chyba instytucje, które się tym zajmują. Są sądy rodzinne. No oczywiście i sądy rodzinne by nie znikały w żaden sposób. Nie wiem, czemu samo sformułowanie prokurator czy uprawnienia prokuratorskie tak bardzo panią oburza. No prokurator nie, to... Nie. To dlaczego w ogóle kogokolwiek oburza? Prokurator to instytucja państwowa, instytucja powołana w służbie obywatelom. No to jest prokuratura już. No i jeżeli wyspecjalizowany instytut będzie mógł interweniować w sprawach, które są karygodne, czy które budzą oburzenie... To jest tego prokuratura. Ale dlaczego nie mają być wyspecjalizowane służby? Ale o szczegółach tego wszystkiego będziemy rozmawiać na komisjach, kiedy będziemy pracować nad tym projektem. Uważam tylko, że to jest bardzo złe... zwyczaj, złe podejście, że absolutnie każdy projekt, niezależnie od tego, czego on by dotyczył, jest od razu traktowany wrogo. Od razu jest... Nie, po prostu zadajemy pytania. Dziennikarze zadają pytania. No jeżeli pojawia się taki, a nie inny zapis... Oczywiście, ale... Pani redaktor, ale pytanie, czy w ogóle potrzebujemy czegoś takiego, nie. Czy za tyle pieniędzy, jest jednak pytaniem w kontrze. No jeżeli się patrzy na zapisy, to przynajmniej zastanawiające, o tak można powiedzieć, są te uprawnienia, którymi miałby dysponować szef takiego instytutu. Ale skoro o szefostwie mowa, to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości się zebrało. Czy Jarosław Kaczyński, pan wie, będzie rozmawiał może z wicemarszałkiem Terleckim na temat jego ostatniego zachowania i zwrócenia się do kobiety, która... No, dość kulturalny sposób wyraziła swoją dezaprobatę wobec działań Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek powiedział do niej, jest pani kretynką, a następnie tłumacząc się dodał, że to określenie, uwaga, było niezwykle delikatne. Powinien przeprosić czy nie?
To ja nie jestem od tego, żeby decydować, co powinien zrobić marszałek Terlecki. No ale to jest, pan czuje, czy tak, czy nie, czy politykiem, to było okej? Jest politykiem od dłuższego czasu, zdecydowanie większym doświadczeniu życiowym ode mnie, więc no, absolutnie nie będę sobie uzurpował prawa znaczy, że może się do tak do obywatelki marszałkowi zwracać. Co ma robić. Uważam tylko, że znaczy, po pierwsze uważam, że w ogóle uwaga, która jest temu incydentowi poświęcana w sytuacji, kiedy mamy naprawdę poważne kwestie w naszym kraju, począwszy od tego, co się dzieje. Ale wie pan, na jednak Ryszard Terlecki jest wicemarszałkiem Sejmu. Panie pośle, jest wicemarszałkiem Sejmu. Czy przystoi w ogóle komukolwiek, to po pierwsze, po drugie, mężczyźnie zwraca się do kobiety, po trzecie, wicemarszałkowi zwraca się do obywatelki, która wyraziła swoją dezaprobatę. Nie zaatakowała go w żaden, nie wiem, wulgarny sposób. No, wyraziła swoją dezaprobatę wobec działań Prawa i Sprawiedliwości. No, dzięki Bogu, że nie zaatakowała go w wulgarny sposób. To no, nie wiadomo, co by się działo później. Być może być niezwykle wdzięcznym poważnie. No poważnie, pani redaktor, poważnie to naprawdę debatowanie od kilku dni we wszystkich mediach nad faktem, że człowiek w sytuacji prywatnej, na zakupach, z rodziną, jest znienacka oskarżany o jakieś dramatyczne rzeczy. To całe oskarżenie bazuje na zupełnie fałszywej przesłance, na tej narracji tworzonej przez część środowisk proaborcyjnych od roku, że wyrok Trybunału miał w ogóle sprawić, że aborcja w Polsce jest zakazana, co jest ewidentnym kłamstwem, że taki człowiek zareagował mniej lub bardziej emocjonalnie i tym się wszystkie media zajmują, no proszę wybaczyć. Proszę wybaczyć, czyli nic się nie stało pana zdaniem, to ja zapytam o jeszcze jedną rzecz dość istotną. Europejski Trybunał Praw Człowieka dzisiaj wyrok w sprawie dwóch sędziów stwierdził, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i tym razem odniósł się w kwestii Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo nie tym razem Izby Dyscyplinarnej, a ja zapytam o te projekty dotyczące sądownictwa, które miały się pojawić już wiele tygodni temu, a się nie pojawiają. Wspomniany wicemarszałek Terlecki, bo do niego wróćmy na chwilę, zapowiadał, że to będzie w tym tygodniu. I będzie czy nie ta reforma pokazana, taka wyłożona na stół? No, ciąg dalszy reformy sądownictwa, bo tak to tym to technicznie jest. Trwają prace nad zapisami ustawowymi. To wymaga czasu. Perfekcja wymaga czasu. Ale już poważnie... To prawda, że prezydent i otoczenie prezydenta tam troszkę mówi, że nie bardzo to się podoba? To już należy pytać prezydenta i jego otoczenia, ale ja jednak bym nie wierzył we wszystkie medialne doniesienia, które się pojawiają, ale nie jest moją rolą wypowiadanie się w imieniu pana prezydenta. Już po raz drugi to pozwolę sobie ale to zauważyć. Ale w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, partii Prawa i Sprawiedliwości, to może pan się wypowiedzieć, w imieniu Prawa kiedy i Sprawiedliwości, te reformy poznamy. O. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości z wielką przyjemnością powiem, że jesteśmy zdeterminowani do tego, by kontynuować reformę sądownictwa po to, żeby Polacy mieli pewne i szybkie wyroki, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował coraz lepiej. Kiedy? Wtedy, kiedy trafią do Sejmu, a trafią do Sejmu wtedy, kiedy będą gotowe. No to w sumie logiczne. Cieszę się, będą że gotowe? Dochodzimy do takiego wniosku. Będą gotowe wtedy, kiedy już będzie przekonanie, że wszystko zostało tam, co istotne zostało zawarte. Ja rozumiem, że one zlikwidują te wątpliwości, które ma Komisja Europejska, które ma Trybunał Sprawiedliwości również, bo przecież kary to zostały już nałożone. No już nawet trudno a tego to nie wiem, bo to są, można powiedzieć, w pewien sposób prywatne wątpliwości Komisji Europejskiej czy Trybunału. Myślę, że nie prywatne, bo ale... To, jak zorganizowany jest wymiar sprawiedliwości, jest wyłączną domeną państwa członkowskiego. O ile nie narusza niezawisłości sędziowskiej. Ja też będę powtarzała, bo państwo tak bardzo wybiórczo mówią o tym. Oczywiście kwestia organizacji nie, ale o ile nie narusza kwestia właśnie niezawisłości sędziowskiej, to jednak tak. Ja jednak się będę upierał, że traktaty mówią jasno, że Unia posiada tylko te kompetencje, które zostały jej przekazane przez państwa członkowskie, a żadne państwo członkowskie, nie tylko Polska, nie przekazywało Unii kompetencji dotyczących sądownictwa, dotyczących wymiaru sprawiedliwości. I naprawdę będzie dużo lepiej dla Unii, jeżeli będziemy stali na gruncie traktatowym i jeżeli będziemy przestrzegać zapisów traktatowych,
przyszłych, a nie będziemy uginać się przed skądinąd naturalnym w pewien sposób w każdej biurokracji, przed dążeniem do zawłaszczania kolejnych zakresów kompetencji przez instytucje unijne. To z tego nic dobrego dla całej Unii na pewno nie wyniknie. A orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości to polski rząd będzie respektował, czy nie? Bo to kary to jedno, bo to nałożona i dotycząca ta Izby Dyscyplinarnej, ale także kopalni, tego konfliktu wokół kopalni Turów, to już chyba 25 milionów, o ile się nie mylę, do dzisiaj, jutro rozprawa z Czechami. O ile ja się nie mylę, to w żadnej z tych spraw orzeczenia żadne nie zapadły. Nie, ale kara została nałożona. Czyli nie respektujemy orzeczenia. Nie jest kara. Nie? To jest ten tak zwany środek tymczasowy. Środek tymczasowy. Co do którego są w ogóle wątpliwości, czy może on się wiązać z sankcjami finansowymi. To jest sprawa pierwsza. Polska respektuje wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te, które zapadają w sprawach, w których Trybunał ma kompetencje. Czyli wybiórczo rząd traktuje te orzeczenia. Zgodnie z traktatami. To jeszcze zapytam a propos właśnie Turowa, jutro pierwsza rozprawa Czechy kontra Polska, jeśli można tak oczywiście upraszczając powiedzieć, a porozumienia nie ma dalej, a miało już być, lada moment. Nad porozumieniem trwają prace, to nie jest sprawa, którą można załatwić z dnia na dzień, chociaż jesteśmy umiarkowanie dobrej myśli. Czesi wrócili, bo to Czesi przecież odmówili w którymś momencie kontynuowania negocjacji. Czesi wrócili do stołu negocjacyjnego. Pani minister Anna Moskwa jest praktycznie, wychodzi także co drugi dzień w Pradze, kontynuując te negocjacje. No i ja liczę, że dojdziemy do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. A co się wydarzy 11 listopada w Warszawie, pana zdaniem? Pani redaktor oczekuje, że ja mam jakieś takie zdolności jak Korwin-Mikke, który z dziwnym trafem wiedział, co się wydarzy 8 listopada. Już tak nie do końca właśnie wiadomo, czy to miał na myśli, ale to już całkiem poważnie. Jest sytuacja sporu prawnego, jak to mówi Zbigniew Ziobro, który uważa, że sądy wydały polityczne orzeczenie i mówi, że tak naprawdę to już przekroczyło wszelkie granice. Przypomnę tylko, że Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości od lat kilku. No ale jest jak jest. Skarga nadzwyczajna złożona w Sądzie Najwyższym. Widzi pani redaktor, z jak trudną materią się mierzymy, chociażby w zakresie reformy sądownictwa. No dobrze, ale to wracając do Marszu Niepodległości. Organizatorzy zapowiadają, że bez względu na to, czy on będzie legalny, czy nielegalny, to i tak przejdą. Tylko, że tak, na razie jeszcze nikt nie oceniał legalności bądź nielegalności marszu. Oceniał cykliczność. Na razie ten spór prawny dotyczy cykliczności. I na razie jest orzeczenie prawomocne. Chociaż no trzeba przyznać, chyba każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co się działo w Polsce przez ubiegłe lata, raczej uzna, że trudno zaprzeczyć, że Marsz Niepodległości był i jest wydarzeniem cyklicznym. No ale odłóżmy te kwestie, w których prawnicy mogą debatować długo i namiętnie. To pan jest się decyzja... wybiera na Marsz Niepodległości? Bez względu na to, czy on będzie legalny, czy nie? Ja się wybieram na pewno pod pomniki Ojców Niepodległości, a po południu prawdopodobnie będę w Krakowie, więc no siłą rzeczy niestety do bilokacji nie dojdzie. Ale uważam, że tak jak każdy ma prawo w kraju demokratycznym demonstrować swoje poglądy, no tak samo ci, którzy chcą uczcić w ten sposób polską niepodległość, powinni mieć prawo do tego, żeby to uczynić. Nawet z tymi incydentami, które wydarzały się de facto co roku? Incydenty są karygodne. Incydenty należy potępiać. Ich sprawców należy łapać i karać. To nie ulega żadnej... Chyba, że prokuratura umorzy postępowanie, tak jak to było ostatnio. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale no to równie dobrze można powiedzieć, że zdarzają się incydenty... Nie wiem, podczas maratonów, czy może dojść do bójki w czasie... No tak, ale czasie, tam nie ma nawoływania czasie, i wie pan, jakich gestów nie wiem, będziemy czasie, o tym mówić. W czasie koncertu, no nikt nie zamierza z tego powodu zakazywać koncertów. Czyli rozumiem, że pan nie będzie miał też, już kończąc, nie będzie pan miał problemu z tym, jeżeli sąd jakby pod względem prawnym będzie sytuacja taka, że ten marsz nie będzie mógł się odbyć, a on się odbędzie. To nie ma pan z tym problemu.
Jeżeli przede wszystkim ktoś musiałby do sądu się zwrócić, żeby ten marsz się nie mógł odbyć. No nie wiem kto i dlaczego miałby mieć problem z tym, żeby Polacy w święto niepodległości świętowali polską niepodległość. No szkoda, że rzeczywiście przez wiele lat nie udało się zorganizować takich, no, takich wydarzeń, takich demonstracji. Rzeczywiście wszystkie środowiska mogłyby pójść w takim jednym marszu. Też bardzo żałuję. Taką próbę podjął pan prezydent w stulecie niepodległości. No, duża część klasy politycznej postanowiła to wtedy kontestować. A gdyby tego nie uczynili, być może byłby to taki przełom. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.